po łapach zbiera też Maja Staśko. O kurwa, przechodzimy do tego tematu, który aż mnie w żołądku przelewa, mnie się. Która od kilku dni mierzy się z ogromną lawiną niezbyt przychylnych jej komentarzy. Ktoś by powiedział, żadna nowość, ale tym razem sprawa zdaje się eskalować o wiele mocniej niż dotychczas. Maja wstawia zapłakane nagrania. Informuje, iż złożyła zeznania na policję. Mateusz, witam wśród widzów. Opowiada koń. Teraz zwalczam patologię, a potrzebującym pieniądze daję często sama, bez zbiórek, bo teraz mam ich trochę więcej. Dzięki, HL. Koniec z przyzwoleniem na patologię w sieci. Informuje, iż boi się wychodzić z domu. Otrzymuje groźby Przeżywa kryzys napędzany przez patoinfluencerów i przemocowców, a z tego wszystkiego zaczęła doświadczać nerwobuli. Cała sytuacja wokół lewicowej aktywistki zaczęła się nakręcać przy okazji jej krytyki w stronę chłopaków z Trans TV. Ci do tematu zbyt poważnie nie podeszli i z Mai sobie raczej śmieszkowali. I warto dodać, nie zachęcali nikogo, żeby Maję w jakikolwiek sposób obrażać albo nękać. Natomiast z racji, iż Staśko jest generalnie mało lubianą w internecie osobą, a community twitchowe ma bardzo wyraźny sposób wyrażania Powiem wam tak. Ja naprawdę uważałem, jeszcze miesiąc temu jakbyście mnie zapytali, to ja uważałem, bo mi też się dostało przez Maję Staśko swego czasu, ale uważałem, że ona chce dobrze. Ale teraz to ja już nie wiem, bo ona jest tak zamkniętą osobą na dialog, na przeanalizowanie argumentów innych osób, że ja nie wiem, czy to tak można w ogóle. Czy to nie jest po prostu z premedytacją takie, że ktoś da argument. To takie na przykład ze mną było, nie? Ja mówię, Maja, ty sama udostępniłaś numer. A Maja Staśko, Wardęga heheszkuje, że udostępniłam swój numer ofiarom gwałtu. Takie śmieszne, Wardęga, tak? Kurwa, ja mówię, what? What? I ja nie wierzę, nie? Bo ja z nią rozmawiałem, ona się nie wydaje, że jest, że coś jest nie tak. Więc wydaje mi się, że ona to z premedytacją robi, nie? Takie... odwracanie. Jest to dziwne troszeczkę, nie? No ale zobaczymy, trzeba wszystko przeanalizować. Twoich poglądów, bardzo często wulgarny, bezpośredni i nie mający żadnych skrupułów, to lewicowa aktywistka zderzyła się z toną hejtu. Oprócz tego jej działania mocno skrytykował Sylwester Wardęga. W moim ostatnim filmie również pozwoliłem sobie krytycznie wypowiedzieć się na temat podejmowanych przez nią działań, jeżeli jeszcze nie widzieliście. To dla lepszego zrozumienia kontekstu. A i najgorsze kurwa jest to, że jeżeli ktoś powie... skrytykuje ją, nie? To już jest nierzetelny. To już jest w ogóle, że ktoś to robi, żeby jakieś korzyści odnieść, że kolesiostwo, to, tamto. Bo jak ja bym wam, kurwa, pokazał, co Maja Staśko, jak mnie wychwalała jeszcze, kurwa, pół roku temu, to byście byli w szoku, nie? I ja się nie zmieniłem. Po prostu teraz jej zachowanie mi się nie podoba. I je krytykuję. To już nagle jestem, że nierzetelny kanał komentarii. W ogóle Rewo był ostatnim rzetelnym kanałem komentarii dla Mai Staśko, ale teraz też już nie jest. I w ogóle w Polsce w ogóle nie ma dobrych kanałów komentarii, nie? Tak gdzieś. Zaraz będziemy przechodzili przez te jej wpisy i tak dalej. W sytuacji możecie kliknąć tutaj i zobaczyć. W swoim ostatnim materiale na moje słowa powołał się także Rewo i bardzo jednoznacznie odciął się od linii narracyjnej Mai Staśko, zwracając uwagę na niektóre błędy w jej zachowaniu. W odpowiedzi Maja Staśko wskazała, iż materiał nie był rzetelny, Rewo miał dopuścić się manipulacji. Rewo w materiale o mnie cytuje dosłownie każdego info, który mnie krytykował. Szanowna Pani, gdyby Rewo cytował dosłownie każdego influ, który Cię krytykował, to by kurwa jego film trwał 24 godziny ponad. A trwa, wydaje się, że poniżej pół godziny, więc tu już jest przekłamanie. A moich odpowiedzi na ich zarzuty czy manipulacje nie przedstawia. To nie jest rzetelne. Po prostu i rozłożone ręce. No dobra, ale... jak Rewo ma podejść, kurwa, do tego, nie? Okej, okay, Wardęga powiedział, że Maja Staśko sama udostępniła swój numer, pokazał dowody. Maja Staśko mu odpowiedziała, ha ha ha, dlaczego się, nie, że ha ha, tylko, o Boże, dlaczego śmiejesz się, że udostępniła swój numer ofiarom gwałtu? No to nie jest, kurwa, logiczny argument, bo Wardęga nigdy się nie śmiał, że udostępniłaś swój numer ofiarom gwałtu. Wardęga po prostu się zaśmiał, że oskarżasz wszystkich. Sugerujesz, że to Nathan udostępnił twój numer, a sama to zrobiłaś, nie? O to chodzi. Natomiast, czy udostępniałeś go ofiarom gwałtu, ja w ogóle tej kwestii nie poruszałem. Bo tu nie o to chodziło, nie? Komu? Tylko, że kto udostępnił? Pytanie nie było, komu udostępniłam, tylko kto udostępnił mój numer? Czyżby Nathan?
Tak pytałaś, nie? Że ktoś udostępnił mój numer. I to jest takie właśnie, że jak nie używasz logiki, to nie, nie myślisz, że ludzie będą gdzieś cytowali te odpowiedzi, nie? Uważam nawet, że jakby zacytował, to by ci bardziej jeszcze zaszkodził. I uważa, że zachowanie twórcy komentarzy pokazuje mechanizmy społeczne związane z władzą, przemocą i walką o kontrolę, a dzieje się to kosztem jej ciała. To ciekawe kwestie do obserwowania i opisywania z boku. Pokazuje mechanizmy społeczne związane z władzą, przemocą i walką o kontrolę, ale i poczucie wspólnoty. Szkoda tylko, że dzieje się na moim ciele i psychice. I psychiki. Kurtyna. Generalnie o Mai Staśko starałem się mówić jak najmniej, w myśl zasady, że jestem dosyć mocnym zwolennikiem teorii, iż dokładnie o rozgłos i atencję jej chodzi. Jest ona osobą, która żyje z dram, płynie na negatywnych emocjach, doskonale robi z siebie zawodową ofiarę i jest książkowym przykładem syndromu oblężonej twierdzy, a także usiłuje budować społeczność wokół swojej osoby, na wspólnym wrogu, którego należy zwalczyć, oczywiście w ramach walki o szczytne idee, jednocześnie podkreślając, jak bardzo skrzywdzoną jest się osobą. Natomiast tak sobie myślę, że etap, na którym mogłem sobie mówić, że może nie będę o niej za dużo wspominał, bo nie chcę jej promować, jest już dosyć nieaktualny, bo i tak najprawdopodobniej większość z was jej osobę w jakiś sposób kojarzy. Jeżeli nie z materiałów innych youtuberów, to u mnie też już od czasu do czasu się przewija. Pojawiła się także dwukrotnie na gali Hajlik. Jej rozpoznawalność jest duża. To nie jest tak, że jak o niej wspomnę w materiale, to nagle więcej osób się o niej dowie. A w związku z tym, iż Maja na dobre zagościła w naszej youtubowej popkulturze, myślę, że istotne jest, żeby z jej zachowaniami oraz poglądami wchodzić w polemikę, jeżeli uważam je za w jakiś sposób szkodliwe. Tak też zrobiłem w ostatnim odcinku, wskazując na to, w jaki sposób jej zachowanie powodowało, iż chłopaki z Trans TV paradoksalnie dzięki niej dostali spory parasol ochronny i okazało się... Ej, szczerze powiedziawszy, to gdyby nie ta afera, to mi się wydaje, że jakieś 20-30% mniej by mieli zasięgów chłopaki. Bo jak na przykład wczoraj ich oglądałem, to oni totalnie nie mają pomysłu, nie? Oni przypominają trochę tak, nie wiem, moją klasę, jak mieliśmy z 17 lat w liceum, że no już są u dziewczyny. Wczoraj ich w ogóle zabrała do swojego domu jakaś pani, nie? Zabrała ich do swojego domu i oni siedzą i wiesz, jeden na drugi patrzy, no co tu robić, co tu robić, widzowie, co tu robić? Nie wiadomo, nie? Czyli to jest tak, no wyrwę, muszę coś wyrwać, muszę wyrwać. Tak jak się w liceum gadało i wyrywasz i nagle siedzisz z dziewczyną i chuj, nie wiesz, nie? Czy to dotknąć, czy co zrobić? Kurwa, wczoraj, bo sobie grałem w LOLa i na monitorze drugim sobie to oglądałem, nie? W pewnym momencie zaczęli jakieś pociągi, kurwa, robić, że masowali siebie nawzajem, nie? A w końcu nie wiedzą co robić i mówią tak do tej dziewczyny. To zamknij oczy, była ich trójka, jeden z nas cię dotknie i tam wiecie, na przykład za rękę, nie? O, coś takiego, nie? A ty będziesz musiała wskazać, który to. I tak się bawili, nie? Czyli ona zamyka oczy, ktoś ją dotyka, a ona... Ludwiczek. A nie, Amadeusz, jeszcze raz. Ona surfer mnie dotknął. Nie, Ludwiczek. Kurwa, taki stream, nie? Ja pierdolę. Że skrytykować jest ich trudniej, przez to, że potencjalna osoba chcąca zwrócić im uwagę będzie stawiana w jednym froncie z nielubianą Mają Staśko. Więc najpierw może odniosę się do komentarza Mai do mojego ostatniego filmu. W swoim odcinku zatytułowanym Wielka Awantura o Trans TV w pewnym momencie zwróciłem się do Amadiego i Natana słowami: róbcie sobie te live'y, miejcie sobie bekę z Mai Staśko, ale Pana Boga, no nie ciśnijcie tych dziewczyn w taki żenujący sposób. Maja w odpowiedzi pisze tak, czyli patologii influ i przyzwolenia na przemoc ciąg dalszy. Ta beka gimperze kosztuje mnie groźby, link telefonu i ludzi dzwoniących z groźbami, udostępnianie danych członków mojej rodziny i pisanie, że to kolejny cel, próby włamań na konta i masową nagonkę. Dobrze się bawisz? Śmiesznie jest? A ja od wczoraj nie mogę wyjść z domu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dla chętnych można przeczytać. Droga Maju Staśko, czy Amadeusz bądź Natan poprosili swoich widzów, by robili te rzeczy? Nie. Czy wyrazili aprobatę dla tego typu zachowań? Również nie. Czy ja wyraziłem... Czyli teraz zobaczcie, bo to Maja Staśko tak naprawdę sama siebie teraz zaatakowała. Bo jeżeli oskarża o nagonkę, bo ona mówi, że nagonka przespato influencerów, oni tylko skrytykowali jej zachowanie, odpowiedzieli, nie mówili, ej, róbcie, wypisujcie do niej, nie? Ona mimo wszystko nazywa, że to oni napuścili na nią hejt. Więc teraz można to w bardzo prosty sposób odbić.
Po jej na przykład wpisach Paweł Tyburski był wyzywany, nie? Dzisiaj sobie to czytałem, zabezpieczałem i był nazywany gwałcicielem przez ludzi i tak dalej. I Maja Staśko by mogła powiedzieć, ale ja nie mówiłam ludziom, żeby tak pisali. Natomiast teraz, gdy powiedziałaś, że za nagonką na ciebie stoją właśnie pato influencerzy Marcon i Ferrari, to tak samo mogę ja powiedzieć, że to ty jesteś teraz winna i już się nie możesz wytłumaczyć teraz z tego, że nie, 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 nie. Że to właśnie ty jesteś teraz odpowiedzialna za to, że na Tyburskiego wyzywali od gwałcicieli. Jakby zabrałaś sobie jedyny kurwa możliwy argument na obronę. Że jakby właśnie to do ciebie wróciło, to byś mogła się bronić, że ale ja nie namawiałam. No to właśnie to jest to, te takie podwójne standardy, nie? Strasznie to jest, kurwa, no strasznie. Wydaje mi się, że Maja jest teraz na takim etapie, że ona już się totalnie gubi. Już tak bezmyślnie, bo ale to jest, kurwa, jeżeli wrzucasz 20 tweetów dziennie, jeżeli wrzucasz 50 story też dziennie, no to już zapominasz, co jest w czym i sama sobie zaczynasz szkodzić. Tragicznie to wszystko zaczyna wyglądać. Wyraziłem aprobatę dla tego typu zachowań. Również nie. Jako bekę z twojej osoby w tym odcinku wskazywałem na przykład orędzie do prezydenta Dudy, w którym prosili go o to, by skontaktowała się z nimi ambasada, żeby uratować biedne masażystki z Tajlandii. I tak była... Ale tak samo, kurwa, było ze mną, nie? Że ja tylko powiedziałem, ej, sama udostępniłaś numer, w żadnym, kurwa, momencie nie powiedziałem, ej, bardzo dobrze, że jej dokuczacie. Nie powiedziałem tak nigdy, nie? Że ludzie do niej wypisują i wydzwaniają. A ona, że ja daję, jak ona to określiła, umożliwiam szerzenie patologii czy szerzenie nienawiści. Kurwa, przez to, że wyjaśniłem jej farmazony, to jest to umożliwienie? I właśnie pytanie, czy ona naprawdę w to wierzy? Czy to ona wie, że popełniła błąd, ale jej jest głupio się przyznać i teraz będzie udawała, robiła z siebie ofiarę, wycierała sobie właśnie mordy victim blamingiem, do czego za chwilę przejdziemy oczywiście. Ucki Albańczyku, witamy wśród wilków, au! Właśnie to jest dla mnie zagwozdka. Czy ona w to wierzy prawdziwie, to co mówi? Czy już wie, że popełniła błędy, ale nie może się do tego przyznać, bo by gdzieś tam utraciła? To jest pytanie. To zabawna odpowiedź na twoje zarzuty, którą można zinterpretować jako beka z Mai Staśko. Czy to fajnie, że otrzymujesz takie komentarze i telefony? Nie. Czy mnie to bawi? Niekoniecznie. Natomiast to, co mnie bawi, to twoja absolutna niewrażliwość na jakąkolwiek krytykę skierowaną w twoją stronę, brak umiejętności wzięcia winy i odpowiedzialności za cokolwiek w swoim życiu na siebie i te oto cechy twojego charakteru połączone z absolutnym brakiem umiejętności wyciągania wniosków na temat otaczającej cię rzeczywistości. Skutkuje tym, że usilnie próbujesz wmawiać ludziom, że czarne jest białe, a białe jest czarne. Nie, Maju, powiedzenie chłopakom, że podoba mi się ich orędzie do prezydenta Andrzeja Dudy, nie jest patologią i przyzwoleniem na przemoc, a ty swoimi oskarżeniami krzywdzisz mnie i pomawiasz. Zarzucanie mi, że dobrze się bawię, w związku z przykrościami, które cię spotykają, to również pomówienie. Bardzo poważne. Natomiast nie jestem pierwszą osobą, którą pomawiasz. Lista osób w ten czy podobny sposób przez ciebie pomawianych jest... Właśnie, ja pamiętam, kurwa, kiedyś Lewandowska założyła taki strój. Ja też mam taki strój. Kurwa, to trzeba w ogóle znaleźć. Staśko Lewandowska body shaming. 10 zł. A co to, kurwa, jest? O Jezu, co jest? Skrytykowała Lewandowską, teraz zarzuca Dodzie fat shaming. Maja, o to, kurwa, jeszcze dodaj, bo do fatfobii dodała antyszczepionkowość. Fatfobia i antyszczepionkowość. Kurwa, też. Właśnie widzicie, to mnie przeraża. Ile tu jest roboty, ile tu jest rzeczy. Ja to nie wiem, czy to na... Dlaczego w ogóle mi wyskoczyła ta... Maja Staśko kontra Lewandowska. Najgorsze w tym wszystkim było to, że Lewandowska jej odpuściła, a ta zaczęła tak to komunikować, jakby to było jakieś zwycięstwo, nie? Ona po prostu nie chciała, bo mogłaby ją udupić. Przecież żaden sąd by nie powiedział, nie no, szanowna pani, skoro pani założyła strój,
To znaczy, że pani obraża osoby otyłe. No, sądy tak kurwa nie działają. Dobra, nie chcę mi się tego szukać, bo to jest tyle tego materiału, że... Ja jakiś po prostu miałem... No chyba, że znajdę na YouTubie. O co tu chodziło wtedy? Lewandowska, body shaming. 5 złotych. Nie ma tego. Lewandowska tańczy przebrana. O. Hejt na Annę Lewandowską. Nic nowego, prawda? Przecież stale. Już leci, tak? Anna Lewandowska od wielu lat, w zasadzie od początku, kiedy zaistniała w świadomości Polaków, musi robić społecznościowych filmik, jak jest przebrana w takie ciało grubej kobiety i wykonuje taki dosyć zabawny taniec do muzyki Beyoncé. Z czasu na very body positive. Za chuda, za duża, jak teraz wam się podobam? Friday mood. Szczerze mówiąc, jak ja widziałam ten filmik, uśmiechnęłam się, bo moim zdaniem było to zabawne. Bo jesteś kurwa normalna, ty piaro. Jest bardzo, bardzo długa. Natomiast ty na listę prawie 30 osób napisałaś XD, zwracając uwagę na jedno nazwisko, Ronalda McDonalda, które pewnie ktoś faktycznie dodał tam z rozpędu, bez pomyślunku, chcąc sprawić, by ta lista była jak najdłuższa. Natomiast chociażby Paweł Tyburski był przez ciebie całkiem poważnie pomawiany o gwałt. Schemat działalności Maji Staśko w internecie jest dosyć powtarzalny i można go streścić w 5 punktach. Punkt pierwszy, napiętnować kontrowersyjne zachowanie osoby publicznej, używając mocno oskarżających zwrotów. Im mocniej, tym lepiej. Rasizm, seksizm, transfobia, neokolonializm, przemocowość, patologia. Im określenie bardziej nacechowane emocjonalnie i im nadinterpretacja zachowania osoby publicznej większa, tym lepiej, bo temat będzie miał wtedy szansę wzbudzić... I tak jak mówię, ja dzisiaj będę troszeczkę mniej komentował, bardziej będę słuchał, bo ja mam swoje przemyślenia i nie chcę się nimi dzielić teraz, tylko chcę to sobie wszystko zestawić, porozmawiać z odpowiednimi osobami, żeby zrobić jakiś taki właśnie coś solidnego, nie? A nie teraz się wystrzelać ze wszystkiego, tylko wszystko przeanalizować na spokojnie. Bo właśnie to jest, ja kiedyś też z Mają gadałem, że Maja, przez to, że ty używasz za mocnych słów, niszczysz kurwa sprawy, o które walczysz, nie? Czyli pogarszasz sytuację. Ale ona też wtedy mi coś odpowiedziała, że co ty, nie, ja dobrych słów używam. No kurwa, wystarczy opowiedzieć... Zresztą dobra, zaraz będziemy oglądali jej live'a, nie? No bo mi się wydaje, że ona się już przyznaje, ona już trochę zmienia teraz te słowa, nie? Już nie używa słów transfobia i rasizm, tylko że patologiczne zachowanie i okej, to już jest okej. Można powiedzieć, że znaczy, według mnie, jeżeli ktoś idzie do sex workerki na przykład, no dla mnie to nie jest patologiczne zachowanie, bo ja nie shaminguję takich osób, co się tak trudnią. Ale no Maja Staśko może to nazwać patologią. Zaraz będziemy analizować, nie, to wszystko. To tam. Najlepiej to też by było podsumować te całe działania tego Trans TV, zestawić te ich najgorsze wypowiedzi i to nazwać odpowiednio, żeby też ludzie kurwa mieli jasność. Ja to właśnie nie lubię, jak brak kultury jest nazywany transfobią, nie? Gdyby powiedział to samo, gdyby powiedzieli chłopaki do mężczyzny, no to brak kultury. Do kobiety? Brak kultury. Ale jak do osoby trans, to już jest transfobia. Nie, to jest dalej brak kultury. Dlaczego? Bo wszyscy, kurwa, jesteśmy równi. Wszyscy jesteśmy równi. To dlaczego? Jeżeli to samo by powiedział do kobiety albo mężczyzny, to jest wtedy brakiem kultury, ale jak powiedział do osoby transpłciowej, to już jest, kurwa, transfobią. No tak to nie działa, nie? A mam wrażenie, że ostatnio to jest trochę tak, że jakbym powiedział, ktoś by kurwa odpierdalał, by się durnie zachowywał, nie? I ja bym powiedział do osoby białoskórej, jesteś debilem. To było, ale mu powiedział, nieładnie Sylwek, nie możesz tak mówić, że ktoś jest debilem. A jakbym powiedział do osoby czarnoskórej, która by się zachowywała identycznie, jesteś debilem. Kurwa, Warnęga rasista. Nie, to nie jest rasizm. To jest właśnie, żebym potraktował te osoby równo. To jest antyrasizm. To jest totalne równouprawnienie wtedy. A coś się takiego stało, że pewne grupy są bardziej chronione. A jeżeli właśnie Maja Staśko sprawia,
że pewne grupy są bardziej chronione, to te inne grupy automatycznie reagują na to agresywnie, że ej, ale dlaczego tak jest? I specjalnie zaczynają wręcz gdzieś napiętnować, bo czują niesprawiedliwość. To jest kurwa skomplikowane, dlatego liderami lewicy powinny być osoby myślące przede wszystkim, otwarte na dialog, na krytykę, zastanawiające się, a nie, że od razu ja pozjadałam wszystkie rozumy, wiem wszystko kurwa najlepiej. Bo to rodzi jeszcze gorzej, nie? To rodzi sprzeciw i ludzie reagują agresywnie na coś takiego. Większe oburzenie. Punkt drugi. Wyciągać na powierzchnię każdy jeden hejterski komentarz i dążyć do eskalacji konfliktu. Każda osoba, która kiedykolwiek brała udział w internetowej dramie, doskonale zdaje sobie sprawę, iż oprócz osób, które kulturalnie wyrażają swoje zdanie i Ej, wiecie? Bo ja z takiego fake konta obserwuję Jacka Murańskiego i Maję Staśko, nie? I oni mają identyczny sposób teraz przedstawiania rzeczywistości. Taka, jeden komentarz hejtujący, taki głupi, żeby pokazać, a zobaczcie, ci co atakują mnie, to w ogóle jakaś patologia, nie? Czy jakieś wyzwiska, a później jakiś komentarz wsparcia. Tak mądrze napisany, że oj tak, Muran właśnie głównie na Nitrozyniaka, Maja Staśko, ale mają podobny schemat, nie? Jakbyście sobie przejrzeli, to jest takie wstawianie screena, że tutaj jeden obraża, to jest właśnie debilem, jakimś patologicznym, a tutaj drugi wspierający i taka przeplatanka. I to tak samo kurwa działa, nie? Ten sam schemat jest. Bo przecież ja tak samo bym mógł prowadzić te wszystkie konflikty internetowe, nie? W każdej dramie, w której byłem wyzywany. Totalnie kurwa byłem wyzywany, nie? Nawet jak miałem rację z czymś, to byłem kurwa wyzywany, bo każdy ma jakiś fanbase. I też mogłem tak robić.